Cześć, witajcie w kolejnym odcinku naszej nowej serii Zapytajmy Mariusza, w której zadaję Mariuszowi pytanie, oczywiście zgodnie z tematyką naszego kanału, dotyczące historii. A on po zgłębieniu różnego rodzaju opracowań historycznych musi przygotować dla Was jak najciekawszą odpowiedź. Wy po obejrzeniu odcinka możecie wyrazić swoją opinię w komentarzu, pisząc, czy Wam, czy wam się ta odpowiedź podobała, czy też nie. Ewentualnie, jeśli dysponujecie taką wiedzą, możecie tę odpowiedź bardziej rozwinąć. A dziś salutowanie. No właśnie, na pewno nieraz widzieliście w filmach, w telewizji, czy też na żywo, jak żołnierze różnego rodzaju wojsk wykonują tą czynność. Ale czy zwróciliście uwagę, że w większości wojsk salutują poprzez uniesienie pełnej dłoni? Natomiast w wojsku polskim używają do tego tylko dwóch palców. Dlaczego? Zapytajmy Mariusza. No pierwsze zadanie, które przede mną postawiłeś, jest naprawdę niełatwe. Tutaj ciężko o jednoznaczną odpowiedź, skąd wzięło to się to specyficzne polskie salutowanie dwoma palcami. Bo pamiętamy, czy widzimy na przekazach telewizyjnych, że we współczesnych armiach salutuje się zazwyczaj. Całą ręką. Najpierw może o samym salutowaniu, bo jego geneza oczywiście też ginie gdzieś w mrokach historii. Słyszeliśmy właściwie wszyscy o salucie rzymskim, ale na dobrą sprawę do dnia dzisiejszego nie zachował się żaden opis w źródle historycznym, jak taki salut wyglądał. My pośrednio wnioskujemy na przykład z rzeźb czy płaskorzeźb. Wiemy, że ten salut istniał, i zastanawiamy się, jaką mógł przyjąć formę. Na przykład na kolumnie Trajana taki salut widać, ale on nie jest. Jest widoczny kilka razy, ale nie zawsze przedstawiony w ten sam sposób. To uniesiona do góry ręka, albo ze złączonymi palcami, albo z rozłożoną dłonią. Niezwykle rzadko jest to ręka zupełnie wyprostowana, co mylnie kojarzymy to z salutem nazistowskim, ale z salutem rzymskim wydaje się, że ma on naprawdę niewiele wspólnego. Natomiast jeżeli chodzi o czasy średniowieczne, czy o genezę salutu współczesnego, to może mieć on korzenie w czasach średniowiecznych, bo mijający się na drodze rycerze, chcąc pokazać, że nie mają względem siebie wzrogich, wrogich zamiarów, podnosili zasłonę przy ubicy do góry, odsłaniając twarz. To jest jedna możliwość. Druga możliwość pochodząca z tradycyjnego sposobu przywitania się poprzez Odkrycie głowy, jeżeli znajdowało się, znajdowała się na niej jakaś czapka, i ten salut miałby może być postrzegany jako, pew, jako pewna symulacja próby ściągnięcia czapki z głowy. Natomiast jak wygląda sytuacja w wypadku polskiego salutu wojskowego? Tutaj, jeżeli chodzi o czasy średniowieczne, oczywiście nie mamy żadnych przekazów. Z perspektywy Rzeczpospolitej, obojga narodów, również przynajmniej ja takich przekazów nie znam. Tutaj, za taki salut, no właśnie zapewne można spekulować, będzie uchodziło ściągnięcie czapki z głowy, połączone z przyciśnięciem jej do piersi i ukłonem. Natomiast tak faktyczne saluty wojskowe zaczynają pojawiać się pod koniec XVIII wieku w polskich regulaminach wojskowych. Brzmią one tak ciekawie, że pozwolę sam Wam sobie je po prostu zacytować. Pierwszy taki regulamin to regulamin piechoty z 1777 roku. Co prawda nie ma tam jeszcze informacji o jakimkolwiek salucie, ale jego brzmienie jest... Nie ukrywam, w pewnym aspekcie być może nawet zabawne, a do tego salutu już zaczyna się zbliżać. Pozwólcie, że zacytuję. Kształtność żołnierza, oficerów i podoficerów osobliwym być powinna staraniem. Dlatego w musztrowaniu najpierwszą rzeczą być musi, wymuszonej postawy unikać. Do nieprzymuszonego i naturalnego układu go przyzwyczajać żeby miny wesołej i dobrej nabrał, a nie po chłopsku niezgrabnie wyglądał. Dlatego należy, aby głowę dobrze do góry trzymał, oczu nie spuszczał, w oczu w oczy każdemu trzeźwo spojrzał. No i to regulamin z 1777 roku, pokazujący już, że elementem tego czy postawy żołnierskiej jest odważne patrzenie w oczy każdemu rozmówcy. W dzisiejszych realiach wydaje się to być oczywistością, ale pamiętajmy o tym, że ówczesna armia w XVIII wieku właściwie ci szeregowi żołnierze, szeregowi żołnierze piechoty to najczęściej chłopi, którzy są przyzwyczajeni do zupełnie innego zachowania względem, na przykład szlachetnie urodzonych. Co mówi regulamin z 1790 roku, bo tam już się pojawia pierwsze polskie salutowanie. Żołnierz, będąc o to, o co zapytany, powinien z wesołą, miłą, śmiało i wyraźnie odpowiadać, a nigdy z nachyleniem głowy lub ciała nie kłaniać się, lecz w przystojnej postawie stanąwszy, lewą ręką dotknąć czoła kaszkietu. I tutaj, proszę Państwa, mamy pierwszy wojskowy salut, polegający, uwaga, na podniesieniu lewej ręki i przyłożeniu jej do przodu kaszkietu, przodu żołnierskiej czapki. Co dzieje się dalej? Wtedy właśnie najprawdopodobniej, bo w czasach zapewne powstania Kościuszkowskiego również w ten sposób salutowano, ale tutaj zaczyna pojawiać się pewna legenda związana z, no z tym naszym już tradycyjnym w dzisiejszych realiach salutowaniem z dwoma palcami. No i tu mamy problem, bo różne przekazy tą legendę osadzają w różnych momentach historycznych. Działo się to albo w trakcie bitwy pod Maciejowicami i Adresatem tego wydarzenia był Tadeusz Kościuszko. Miało to miejsce albo w 1809 roku w bitwie pod Raszynem i adresatem tego zachowania był książę Józef Poniatowski, a ostatnie miejsce względem którego to wydarzenie jest przypisywane to bitwa o Olszynkę Grochowską, gdzie adresatem zachowania był generał Józef Chłopicki. O co chodziło? Mamy bitwę do generała zmierza adiutant. Biegnie i po drodze do niego zostaje ranny w rękę. W rękę jest ranny tak nieszczęśliwie, że pozostały mu tylko dwa palce u prawej ręki. Podbiega do generała, wypręża się w postawie zasadniczej, podnosi do czoła to, co zostało mu z ręki, a więc dwa palce składa meldunek i oczywiście umiera. Generał. Urzeczony jego postawą, postanawia na pamiątkę takiego zachowania przyjąć właśnie ten sposób salutowania. No i tyle legenda. Nie wiemy oczywiście, czy jest ona prawdziwa, ale na pewno. Piękna. No i co dalej się dzieje? Wiemy, że w czasach księstwa warszawskiego żołnierze salutowali na modłę francuską. I tutaj używali już prawej ręki, którą, w otw którą otwartą dłonią skierowaną na zewnątrz przykładano również do czapki. No i zamieszanie zaczyna się w czasach Królestwa Kongresowego, bo najprawdopodobniej właśnie wtedy zaczyna pojawiać się zwyczaj w Armii Królestwa salutowania dwoma palcami. Z czym to jest związane? Związane jest to z faktem takim, że również w tym momencie w Armii Rosyjskiej zwyczaj salutowania dwoma palcami się pojawia. Obowiązuje on do 1863 roku i potem znika, a w Armii Polskiej pozostaje. Co więcej, mamy taką informację o tym, że również dwoma z palcami salutował ówczesny naczelny wódz armii polskiej, czyli wielki książę Konstanty. Ba, z tym faktem mamy taką anegdotę związaną, bo sam Konstanty twierdził, że Polacy dlatego salutują dwoma palcami, ponieważ tych pozostałych w dłoni mają zaciśnięty kamień, który jest gotowy do rzucenia właśnie w niego. Na właściwie nie boję się tego powiedzieć, bo z mojej perspektywy. Genialnej pracy polskiego historyka Bronisława Gębarzewskiego, który to przedstawił postacie polskich żołnierzy z czasów Księstwa Warszawskiego i Królestwa Polskiego, dwie postacie z czasów kongresówki są przedstawione właśnie wyprężone w postawie zasadniczej, salutujące dwoma palcami przyłożonymi do daszka kaszkietu. Dlaczego tutaj praca Gębarzewskiego jest taka ważna? Bo historycy stwierdzili, że on w swoich wszystkich. Rysunkach opierał się na materiałach pochodzących z epoki. I właściwie nie sposób znaleźć na bazie, bo on tworzył oczywiście przed wojną. Nie wszystkie materiały, z których on korzystał, zachowały się do czasów współczesnych, ale we wszystkich, które mamy, nie potrafimy właściwie, przynajmniej ja o tym nic nie wiem, żebyśmy znaleźli jakieś niedociągnięcie, które Gębarzewski by po prostu popełnił. Stąd od czasów Królestwa Kongresowego salutowanie dwoma palcami palcem środkowym i palcem wskazującym, przyłożonym do daszka, czasz... do daszka czapki, bo oczywiście nie salutujemy do nienakrytej głowy, zaczyna obowiązywać w wojsku polskim. Potwierdza to regulamin musztry formalnej z 1919 roku, gdzie właśnie w ten sposób salutowanie jest opisane, gdzie jest dłoń skierowana, na zewnątrz, ale i tutaj mamy pewną ciekawostkę, bo jeżeli popatrzymy sobie na to, w jaki sposób salutował Józef Piłsudski albo marszałek Ryc Śmigły, to często na zdjęciach możemy zauważyć, że te dwa palce wskazujące środkowy nie są zwrócone w stronę, do którego, w stronę osoby, czy osób, do których salut się oddaje, ale są obrócone. Pod kątem 90 stopni. Więc pewne specyficzne złamanie regulaminu. No ale jak się jest marszałkiem, to naprawdę chyba można po prostu więcej. Do dzisiaj w Armii Polskiej ten salut, pochodzący z regulaminu z 1919 roku, jest oddawany. No dobrze, Piotrze, mam nadzieję, że wyczerpująco odpowiedziałem na Twoje pytanie i Twoja ciekawość została zaspokojona. Wy, moi drodzy, jeżeli oczywiście macie inne zdanie albo inne informacje. Liczę na to, że pojawią się one w komentarzu. Jeżeli materiał Wam się podoba, to proszę o lajka. Like jeżeli do tej pory jeszcze nie zasubskrybowaliście naszego kanału, to niezwłocznie to zróbcie. A jeżeli macie dla mnie jakieś inne zadanie, to zapraszam również, niech pojawi się ono w komentarzach. Do zobaczenia następnym razem.